Stawiam panu zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Pranie brudnych pieniędzy. Mamy coś na sumieniu? Pani brat został oskarżony o poważne przestępstwa. Przecież pan doskonale wie, że to nie jest prawda. Jednak podejrzewam, że bardzo trudno to będzie udowodnić. A pan mi się nie powinien przedstawić, kim pan w ogóle jest. Zdaje się, że odwaliliśmy kawał niezłej roboty.